Dzień dobry kochani, z tej strony Farmer 6812. Zapraszam na wieś Moleńka, mapka PGR, wspólnota. Tradycyjnie zobaczmy, co my tutaj. Aha, już widzę, rozrzucamy. Na dzień dobry, wapno. A jak to w ogóle wygląda z tym wapnem? Z tym wapnem wygląda tak, że no można by rozrzucić i nawieść. No dobra, skoro już tutaj jesteśmy, to będziemy. Halo? Aha. No to będziemy rozrzucać. A cóż nam szkodzi? Aj, tylko tak troszeczkę pojechaliśmy. Chyba zbyt szeroko, nawet bym powiedział. Ewidentnie nam kasy brakuje. Trzeba by coś tutaj w tym kierunku przedsięwziąć. Jakieś środki. Przydałoby się coś sprzedać, coś kupić, coś zarobić. Mamy październik. Zdaje się, że w styczniu są te najlepsze zakupy. Więc wydaje się, że już niedługo jakieś nam tutaj środki przybędą. No, myślę, że jeśli chodzi o wapno, to możemy uznać, że jakoś nam się to udało zwapnować. To były ostatnie, że tak powiem, sianokosy w tym roku. Bo mamy październik. Pytanie, czy tutaj na tym drugim polu trzeba to wapnować, co? Nie, to już tu chyba było wapnowane, coś mi się kojarzy. Dobra, odstawmy tutaj już tak za bardzo, to nie ma gdzie. Może spróbujmy zapakować tutaj to wapno, będzie w jednym. Tak czy nie? Da radę? Tak, dużo już go nie zostało, będzie w jednym. Dobra, więc spróbujmy to wapno wypakować. Pyk. Nie pyk. No to spróbujmy jeszcze raz. Pyk. Tak, oczywiście je schowamy. Czyli zrobimy taki manewr. Ok, wapno tam sobie poszło. Dobrze, moi kochani, to jesteśmy zwapnowani. Pytanie, czy my gdzieś tutaj mamy jakiś nawóz? Wapno nawozowe. A czy tutaj mamy nawóz? Co to jest to? Ziarna do siewu. Tu idzie produkcja. Wydaje mi się, że my już tutaj chyba nie mamy nawozów. To są rzeczy nie moje. Gdzie ja mogłem nawozy postawić? A jeszcze pytanie, czy tutaj coś jest? Nie. Tu jest tylko strych. Szkoda, że tu się nic nie otwiera. Tu mógłbym po prostu wjechać i coś nawrzucać na górę ewentualnie.
Może jakieś myjkę zapodamy troszeczkę. No dobra, wystarczy. Tego też byśmy troszeczkę umyli. Dobra, styknie. Dobra, październik, słuchajcie, kochani. Co my tu gdzie możemy sprzedać, a co my w ogóle mamy w magazynie? Nawóz mamy gdzieś. Tylko pytanie, gdzie? Oznacz miejsce. Aha, ten oznaczył miejsce sprzedaży. Pytanie, gdzie jest nawóz, jak pragnę wolnej soboty? Co ja z nim zrobiłem? Tu na pewno nie stoi. Strych na siano. Tu na pewno jest wapno. Gdzieś tu postawiłem ten nawóz. Nie, tam jest kurnik i tam nic nie ma. Tu mamy pług. I nie mamy. Gdzie ten nawóz jest? No kurczę. Nieprawdopodobne, słuchajcie. Żeby zgubić nawóz? Po prostu nie wierzę. Chyba, że ten nawóz tutaj jest, no przecież. Ach, skleroza nie boli. Bella. Bella. Paleta nawóz. Proszę mi ją tu wyłuskać. Nawozi. Zobaczymy, czy ta trawka wymaga nawożenia. Wydaje mi się, że tak niespecjalnie. No okej, mamy wszystko. Zobaczmy, czy tutaj coś będziemy nawozić. No, widzę, że spokojnie możemy coś nawieźć. No, kawałek pola tu jest, nie mogę powiedzieć. No. Wydaje mi się, że tego nawozu nie starczy. Tak, na to pole wystarczy, ale. No i tu kontenerek nawozu, że tak powiem, żeśmy zużyli. No a tu? Widzę, ta trawa tak szybko nie absorbuje.
Tak dużo tego nawozu może wystarczy. No, zobaczmy. Zostało 170 litrów, ale trawa aż tak dużo nie wymaga. No ciekawe. No faktycznie wygląda, że chyba daliśmy radę. No. Jeśli chodzi o trawnik, to jak cię mogę, całkiem okej. Dziwne, że tutaj się nic jeszcze nie wysiewa. No okej, widocznie tak ma być. No dobra, zostawmy tą resztkę tego nawozu w siewniku, w rozsiewniku, teraz w rozsiewaczu. Jest pytanie, gdzie go. No. Pytanie, gdzie go w ogóle zostawić? Może tutaj go postawimy. No i pięknie. No dobrze, kochani, no to teraz pytanie. Kolejne się rodzi. Co teraz? Zostawmy tu chwilowo traktor. Sprawdźmy wyprzedaż. O, nic ciekawego. Zobaczmy jeszcze raz, co my tutaj możemy potraktować. Mamy 2500 wartości marchwi, tylko że nie możemy jej sprzedać. Ta marchew tutaj już dożywotnio będzie. Ona jest nie do ruszenia z tego miejsca. A zobaczmy, nawet jak włączę tryb pudziana, to będzie nie do ruszenia. Poczekajcie sekundkę. Zobaczmy z tej strony. Nic. No. No, nie idzie tego wydobyć. Aha. Ale idzie tym rzucić. A, jedną żeśmy jednak wydobyli. Skrzyneczkę. Jak to się stało? Ciekawe, czy mi się tutaj to uda? Taka zabawa z bagiem, że tak powiem. Ciekawe, czy mi się to uda gdzieś wyrzucić. Dlaczego ta jedna wyszła, a reszta nie? Co? Ta jedna wyszła i jest ok. A reszta się tutaj.
O, mamy to. To już mamy dwie. No to może tą marchewkę też kiedyś puścimy. Ciekawe, czy ta marchewka wyjdzie gdzieś ją tutaj też próbujemy. Jeszcze skóro. No po prostu dramat. Tak powoli, ale jakoś tyka. Oderwała się. Dobra. To mamy marcheweczki. Jestem pełen optymizmu, że tą ostatnią skrzynkę też mi się w końcu uda odzyskać marchewek. Po tylu, że tak powiem, filmach. Może czas najwyższy by było, żeby ta marchewka w końcu się uwolniła. Jak tutaj ją złapać, żeby ona się uwolniła? No, trzy skrzynki się dało ruszyć. No, a czwarta. A czwarta idzie w zaparte. To może ją się uda wstawić z powrotem. Zobaczmy. Jak to się stało, że te trzy skrzynki udało mi się odzyskać, a tej czwartej nie? Ach. Ona tak jakby się zapadła pod ziemię. Dobra. Tam się wsunęła. Spróbujemy ją wydobyć. Trawa, paleta marchew. I co teraz? Start. Aha, ona nadal tutaj jest. A spróbujmy wydobyć w takim razie paleta wapno. Paleta wapno się dobrze zrespiła. Takie eksperymenta, ależ. Boże, co tutaj się porobiło? No, zobaczcie teraz. No, same jakieś fajle po prostu. No, tadam. No, po prostu to są mody. Dobra, przylepimy tą paletę wapna gdzieś na samym górze. Albo na samym dole, niech będzie przylepiona. My spróbujmy tutaj jakoś tą paletę tych marchewek odzyskać. Zawsze to jakiś towar na sprzedaż. Jeszcze z kurczakiem. O, o, o.
końcu. Tutaj jakaś dziura. Dobra. Słuchajcie, a gdyby tak. A gdyby tak kształtowanie terenu zrobić takie tutaj małe wypłaszczenie. Bo w sumie to nie wiem, o co chodzi z tym respieniem. Dobra, ale mamy cztery palety. Tak, to jest całkiem dobra wiadomość. Wyłączymy ten tryb Pudziana. Już wiemy. Dobra, to możemy sprzedać. Tylko teraz pytanie. Pokaż lokację. Co to jest? Spacja. Marchewka. Palety w magazynie. Aha, taka lokacja. No, to dobrze. Wartości we wszystkich lokalizacjach. Marchewka jest po 316. Teraz zobaczmy. 316 marchewka. Skup ziemniaków, buraków 144. Dziś teraz mamy październik. Najlepsza cena jest. Styczeń, czerwiec. No dobra, niech stoją na placu na razie boju. Z tego wszystkiego, co my tutaj moglibyśmy sprzedać, to możemy sprzedać. Nie wiem, jak to czytać z tą ceną. Takie coś 1660 jest za mleko. No to jakieś 2000 będzie. A kiedy mleko ma najlepszy ten? Wrzesień, styczeń. Ale w zasadzie mleko ma przez cały czas podobną cenę. 1400, 1500, a teraz ma nawet 1600. Tego mleka dużo nie ma. Ale to jest 2000, realnie rzecz ujmując. Dobrze, kochani. Oj, co to tutaj się porobiło? Dobrze, tu krówki się produkują. Krówki mają co jeść, tak? Czy nie mają? Kurki nie mają co jeść. Kto by pomyślał, że to darmo zjady nie mają co jeść, no? Dobra, wejdźmy w tą taczkę. Nasypiemy tym darmo zjadą. Gdzie to tutaj się sypie? Gdzieś tu. A co my tutaj mamy? Pszenicę, tak? Pszenica. I pszenicę. W zasadzie. No dobra, to sypmy tą pszenicę. Sypmy
Sypmy tym kurakom, żeby nie głodowały. Okej. No jak tam kuraki? No, kuraki już zaspokojone. Krówki właściwie też. Czekajcie, muszę łyknąć. No przyznam otwarcie, że większość tego odcinka żeśmy walczyli o to, żeby sprzedać tą marchewkę. I tą marchewkę wydaje mi się możemy sprzedać. Czy nie możemy sprzedać marchewki? Marchew. Obecnie 144, a w czerwcu będzie lepsza cena. Obecnie jest najgorsza. Dobra, to marchewki nie sprzedajemy. Jedyne co możemy sprzedać to pszenicę. Tak? Trawy mamy dużo litrów, ale też jej nie sprzedamy. No w zasadzie nic nie sprzedamy poza mlekiem. Mleko można by sprzedać. Tylko potrzebuję jakiegoś wózka na mleko. Bo nie, prześpimy się. Poczekamy do następnego miesiąca. Wszystko jest zaopatrzone. Więc czekamy do listopada. Kurczę, no jak się z tego wydostać? O właśnie, o własnych siłach. Listopad stajemy o 9. Zobaczymy, jak wyjdziemy z funduszami. Czy wyjdziemy coś na plus, czy też nic nie wyjdziemy. No, szkoda, że te jajka się nie respią. Woda jest, sałata działa. Pytanie tylko za dwa punkty, czy... No właśnie, brak na te palety. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No wygląda sprzedane produkcje 125. Dochód 27, jakieś bzdury. Ale generalnie coś tam na plusie wyszło. Malutko, bo malutko, ale zawsze. Mamy listopad i w listopadzie może byśmy mogli... Aha, mleko spadło do 1500. Mleko spadło do 1500. Marchewka. Marchewka też jeszcze nie. Ale pytanie, czy my możemy coś... Czy my możemy coś z tym mlekiem zrobić, czy jeszcze też nie? No to jest jedna z lepszych cen w sumie, 1500 to mleko. A gdzie to jest daleko to?
Ojej, nie mogę znaleźć. A tutaj ta mleczarnia jest. To nie tak daleko. Pytanie tylko, co my tutaj możemy sobie zakupić, żeby to mleko przewieźć. Ach, zwierzęta. To jest beczka na wodę. To jest na wszystko. 2000 litrów za 500. To jest woda. To jest woda, ale mleko też jest. 2950. Fajna beczułka. Ale wystartujemy z tym trailerem za 500. O, bo najtańszy. I go sobie kupimy, bo mleko będzie w ciągłej sprzedaży. I pojedziemy sprzedać to mleko. Jednak. Pytanie jeszcze, co ja mam? Czy ja już mam? Czy w magazynie ta trawa, czy ona mi... No jest ciekawe pytanie, czy nie powinienem ją zostawić? Czy ona sfermentowała? Ot co? No nie, tu nie ma tutaj nic, co by sfermentowało. No spróbujmy taki eksperyment zrobić. O, bela trawa, 20 sztuk. Wyproszę mi to wyprodukować. I to jest trawa, fermentacja 48%. No dobra, to tak czekamy, aż to przefermentuje. Ściana, dosłownie. No okej, czyli miesiąc to za mało na tą fermentację. No dobrze, kochani, to bierzemy ciągnik, bierzemy mleko i jedziemy sprzedać. W końcu jakieś pieniążki będą. Pieniążorki. Gdzie ta nasza bańka na mleko? Aha, i tutaj jest jeszcze owijarka, kurczę. Dobrze, od razu owijarkę postaramy się oddać. Że ja o niej zapomniał. Dobrze, że ona za wiele nie kosztuje. Zwróć. Tak, żebyśmy sobie tutaj płotka nie rozbili. To pojedziemy sprzedać to mleczko. Teraz pytanie, z której strony je się ładuje? Chyba tutaj od przodu. Zaraz zobaczymy. Tutaj myślę, jak przejedziemy, to coś się okaże. Są jakieś bańki, to powinno być i ładowanie mleka. Tak. O. No i co? No, ciekawe. No, chyba włączymy znaczniki stref, bo no naprawdę nie wiem. No dobra, przejedziemy się. Takim sposobem tutaj to się nie chciało naładować.
Aha. No i zobaczmy, mamy to mleko, czy już nie mamy? Mleka jakbyśmy już nie mieli, czyli zapakowane. No to teraz gdzie tutaj, jakie mleko ma? To tutaj, to jedziemy tam sprzedać to mleko. Nie było daleko z tego, co pamiętam. Jedziemy naszą dróżką. Tak się prezentujemy naszą bańką mlekową. No, dwie krówki, ale troszkę jednak tego mleczka jest. No. 1400 jak na dwie krówki. A co tutaj? Aha. Taki jakiś dziwny skrócik tej jesieni. No po prostu łażą te piesze tutaj. Wędrówki normalnie, jakby z kościoła wyszli. Okej. Gdzie tutaj ta sprzedaż tego mleczka się odbywa? Właściwie to skup, o tam dalej. Dobrze, to oznaczone miejsce, bo normalnie bym w życiu nie trafił. Okej. Niech poczekamy, tu skręcamy. Żeby brama mi traktor przestawiała, no tego jeszcze nie grali. No dobrze, czy ja to mogę rozładować tutaj gdzieś? Co ja to mogę zrobić? No, tu się powinno dać wyładować. Aha, trochę dalej. No to wyładuj. No i pięknie. 2400 za mleko. A można to objechać. No i też piknie. Zostawimy to otwarte. No dobra, pierwszy zarobek na mleku. Co to tutaj jakieś? Aha. Sznurek samochodów i ja. Dobra, mamy 4200. Nie jest źle. Żeśmy nawet pana nie rozjechali, wszystko jest ok. Wracamy na gospodarstwo. I zobaczymy, co tu się wydarzy w grudniu. Listopad, grudzień. Teoretycznie moglibyśmy tutaj jeszcze jedną rzecz zrobić, ale ja nie wiem, czy ja chcę. Okej. Na razie tu wyłączymy te znaczniki. Co ja włączyłem? Wyłącz. Tryb dla daltonistów wyłącz. No dobrze. To beczułkę sobie tutaj zostawimy. Będziemy ją ładować mleczkiem.
albo czym innym, nie wiem. Tutaj ją postawimy przy ogrodzeniu bardziej. Aha, tutaj ma taki ten, że ona tak za bardzo to nie chce. Jak nie chce, no to zrobimy nawrót i postawimy to w ten sposób. O. Dobra, wyczółka jest. Krowy ryczą, cierpią, pełny doju, pełne mleka. Trawa. Dobra, zobaczmy, czy to coś sfermentowało już. Nie, to ma to dopiero 48%, dobrze. Marchewkę sprzedamy kiedy indziej. No to wydaje się, że jest listopad i nie mamy nic do roboty. Więc robimy tepeniemy się, tepeniemy. Do grudnia. W grudniu powinniśmy mieć chyba belę na 100%. Tak mi się przynajmniej wydaje. I już niedługo będziemy sprzedaż bele uskuteczniali. Kurczę, no bardzo szkoda mi tego kurnika, że on tutaj tych jajek nigdzie nie zrespił, ani nie można ich od razu sprzedać. To jest tak słabe, że ja nie mogę. Ale z drugiej strony jest taki fajny ten kurnik, bo te kury biegają wszędzie bez skrępowania. Kurczę, 97%. Dochód gospodarstwa. Jak to teraz wyszło? Koszty utrzymania, dochód gospodarstwa, nowe maszyny, sprzedane mleko, sprzedane produkty. Nie wiem, jakie produkty ja sprzedawałem inne. Dobra, to zobaczymy, jak tam nasze cykle produkcyjne. Woda jest, sałata się sprzedaje, w roślinkach z krówki mają, kurki szybko jedzą. Ile tych kurek ja tutaj mam? Naprawdę nie wiem, co te kurki takie normalnie nie nażarte. Kto to słyszał, żeby tyle jeść? To tutaj będzie gdzieś? O, tutaj wystaje trawka niby, ale palety się nie chcą zrespić, nie wiem dlaczego. Jest. To ile mamy tych kur? Aż 60, dlatego to tak jakoś nieźle idzie. Wybierz. Tych mamy 20. Ale to jest do kupienia. Dobrze, to ja nie tak coś wybrałem. Ja bym chciał sprzedać. Bo te są świeże, z tego co widzę, to nie. Ale chciałbym w takim razie tą kurę sprzedać. Zdrowie 100%, wiek 7 miesięcy. No. I
możemy sprzedać, tak. I tutaj drugie. Również możemy sprzedać. Tak. No i trzecie, 5-miesięczne. Też sprzedamy. A tu mamy 10 kurek, tu 10 i tu 10. Ale to są jakieś takie tanie te ceny tych kurek. No. Jakoś tanio tu widzę 10, 20. No 30 zostało. 3 miesiące, 1 miesiąc i 0 miesięcy. To zostawmy to na razie. Ok, żeśmy coś tam podreperowali trochę budżet. Krówki mają 240 mleka. Tutaj oczywiście to nie sfermentowało. Na polach nie ma co robić w grudniu. Tak, co tam kalendarzyk mówi o grudniu? Nic nie ma, tak naprawdę dopiero luty albo dalej. Z tego wniosek, że się tepniemy, co by było? O! Możemy jeszcze jedną rzecz postawić, która będzie nam generowała nieduży dochód. Czy to jest tu? Nie, to jest tu. No chwilunia. I to będzie w kategorii chyba różne. Nie, to będzie w takiej kategorii. W jakiej kategorii to będzie? Produkcja, ozdoby, kształtowanie terenu, produkcja, generatory. Ten John Deere mi daje 840 na miesiąc. I byśmy go tutaj gdzieś mogli umieścić. On się jakoś obraca. O. Tu go sobie umieśćmy. I będzie sobie stał przy drusce. I on przynajmniej coś na miesiąc zarobi. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. O, tu trochę w krzaczorach, ale stoi. Żeby nie powiedzieć bardzo w krzaczorach, ale z tej strony dobrze jest widoczne. A tutaj tak jak jest, tak jest. Dobrze, kochani. No, nie przeskoczę przez płot, przeskoczę. 3800 sałata to jeszcze jest ok. Wydaje mi się, że teraz mamy mleko 240, to jest ok. Tak, a dużo tu ma? Słoma, gnojówka. No, gnojówki trochę mamy. Pokarm ok. Teraz pytanie za dwa punkty. Czy to tutaj już gotowe? Aha, to fermentacja dopiero za miesiąc. Dobra, to jak zwykle się tepniemy. Zobaczymy tylko co na wyprzedaży, bez ciekawość. No, coś ciekawego nawet. Taki o 3-metrowy pług. Pług siewnik. Ale my mamy w sumie bardzo dobry siewnik, relatywnie niedrogo.
To jeszcze raz stepniemy się do 9. Zobaczymy, jak teraz gospodarstwo, czy nam na lekkim plusie wyjdzie. Tak, prawdę powiedziawszy, tak to jest na takich mapach robionych, że coś się dziwnego dzieje. Te mody tak ze sobą nie współpracują. Tak, no jakbym kiedyś zrobił jakiś porządek z tymi paletami, to bym się bardzo ucieszył. Jak to teraz wygląda? No, wszystko są fajne ceny. Tak, bo mamy styczeń. Sieczki mamy niedużo. Pszenicy nie chcemy sprzedawać. Mleko mamy 480 litrów, to niedużo. Kiszonki za to mamy 70 tysięcy i pojedziemy ją sprzedać. W końcu będzie jakiś pieniądz z tego. I kiszonka jest w elektrociepłowni. Oznacz miejsce. Tak, a gdzie to tutaj jest ta elektrociepłownia? W ciepłowni, przepraszam. No nic innego takiego nie mamy do sprzedaży, bo tą pszenicę zostawimy dla tych kur. Marchew jeszcze nie teraz. No, to chyba. O Jezus, te kury to po prostu tu jakiś dramat jest. Więcej tego ziarna zjedzą niż po prostu. Nie wiem, może ja ten kurnik skasuję. Albo wszystkie kury sprzedam. No to aż nieprawdopodobne, ile te kury jedzą. Parę tych kur mam, 30 sztuk, a tak żrą tę pszenicę, że to po prostu nieprawdopodobne. I jeszcze jajek nie chcą robić. Dobra, to chyba mamy mniej więcej kury zaspokojone. Taczkę możemy tu ozostawić. Cóż, no weźmiemy naszą że tak powiem, do przewozu palet sprzęt. Chyba jakiś obciążnik też by mi się przydał naprzód, bo te palety chyba mnie przeważą lekuśno. Więc może weźmy sobie jakiś obciążnik. Możemy wziąć taki i na przykład go tutaj odstawić. Możemy wziąć drugi. I czas najwyższy tutaj poukładać teraz. No, szybki, żeby nie zbił tej szklarni, bo tak będzie nieciekawie w styczniu. Okej. Będziemy zapakować kiszonkę. Może w końcu z długu wyjdziemy. Chociaż troszkę. Że tak podjedziemy, tutaj zostawimy tą przyczepkę.
To troszkę za mocno, siostro. Chcielibyśmy. Widzę, że tak troszeczkę bez rozeznania jeżdżę w tym terenie. No, myślę, że tak jak stanę, będzie ok. Nawet nie będę opuszczał tej palety. Zobaczymy, jak tutaj się ładują te bele. Tak, bo już mają stówkę chyba. Tak, kiszonka. No tutaj cichutko te maszynki chodzą. Można by było je podgłośnić. Tak między Bogiem a prawdą. To jest czułość, a gdzie jest jakaś głośność? Głośność pojazdów. Pyk, pyk, tak zrobimy. Zapiszemy grę, zobaczymy, że to coś pomogło. No, można by tutaj jeszcze zrobić głośność pojazdów, głośność otoczenia, głośność ogólna. Zapisz. No, dobra. Nie musi być tak super głośno. Ważne, żebyśmy coś mogli usłyszeć, zobaczyć. Okej, zobaczymy, czy nam się uda wziąć jakąś balę. Coś tam się udało. Dobra, jedna belka stoi. Spróbujmy te dwie wziąć na raz. Tutaj się dobrze tylko o do nich ustawmy. Zróbmy wyżej. Dobra, jeszcze się udało. No, dawajcie w dół. Oj, 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 nie chciałem jej tak przesunąć. Dobra. Teraz wypadałoby znowu wziąć jedną albo dwie. Podjedziemy z takiego widoku i spróbujemy wziąć dwie. Przecież jak tak ładnie stoją, to zobaczcie, spróbujmy wziąć. O tak. Nie no, weźmiemy najpierw obciążnik, bo tak czuję, że bez obciążnika to nie ma nawet szans, żebym cokolwiek takiego zrobił. Możemy nawet wziąć te trzy.
Zobaczymy. Chyba nie możemy. Dobra, cofnijmy. To weźmy 4. No, 4 jeszcze jak cię mogę. Na pewno po dwie da radę to ładować. Cztery to tak trochę ciężko. Spróbujmy to jednak tutaj gdzieś zamelinować. Troszeczkę chyba za daleko jestem. No nawet. Nawet jak cię mogę. Weźmy teraz te dwie z dołu. Okej, postawimy je tutaj z przodu. Dobra. Nic nam innego nie zostaje, jak wziąć teraz jedną beleczkę. Weźmy tą z górki. Tak jest, i tutaj ją zostawimy. Teraz możemy wziąć dwie z góry. Okej. Aha. Te są chyba jakieś większe. Coś się tutaj nie bardzo dawało wziąć. No dobra. Dobra, weźmy kolejną z tych dużych. Pięknie. Dołóżmy tutaj. Fajnie.
Dobra, to teraz takie dwie. Czy to się tutaj uda? Tak niżej, proszę księdza. Dobra. Wydaje się, że sprzedaż kiszonki będzie moim stałym punktem programu. No dobrze, to jeszcze dwie. Mała powtóreczka. Przepraszam, że tak zamilkłem, ale bardzo tutaj się na tym skupiłem. No i jeszcze po te. Po jednej gdzieś trzeba rozmieścić. Hop. Dobrze. Ostatnia beleczka. No i pięknie. Dobra, możemy tą myszkę zaparkować. Pięknie. To jedziemy do skupu. Zapinamy pasy i jedziemy do skupu. Nie wszystko się zapięło.
No to bardzo ciekawe jest. Tak, no dobra, podjedźmy kawałek i chyba zaraz weźmiemy z powrotem tą ładowarkę. Tak jest, bo nam trzy belki spadły. Bo się nie wszystko pozapinało. No to taka platforma, no po prostu nie jest najlepsza z tego wniosek pod słońcem. Nie, tędy nie przejadę, bo tu w każdym miejscu jakieś urządzenie stoi. Teraz trzeba było te belki jakoś tutaj wziąć. No i teraz pytanie, jak ją tam położyć gdziekolwiek. Trzeba by ją trochę poobracać tutaj, ale możemy właśnie, możemy tak ją przecież wziąć. O, widzicie. O. O to chodziło. To spróbujmy ją postawić. No stoi. Dobra, przepnijmy ten pas, zobaczymy jak on się zachowa. No, elegancko. Jeszcze zostały nam dwie. Pudło. Dobra. No, prawie ją mamy. To trzeba tutaj tak podjechać jednak. O. Na prosto i teraz upić. Okej. Gdzie my tu jesteśmy? No spróbujmy.
Ajajaj. No cóż, no troszeczkę się chyba widzę pobawimy. Nie wiem, czy już nie poza nagrywaniem, bo ten materiał ma już ponad godzinę. A ja tutaj, jak widać, najlepszym fachowcem od takich manewrów to nie jestem. Dobra, spróbujmy to postawić z tej strony. Kurczę, jak się nie jest prosto, to jest problem. Dobra, muszę być mniej więcej prostopadle. Dobra, jako tako stoi. Została nam ta ostatnia belka. Dobra. Zostawmy tą ładowarkę, bo się okaże, że trzeba będzie jednak z nią jechać. Nie tak to miało być. Dobra. Widzę, że tam poodkrywałem, a to miałoby być tak. O. No zobaczmy, czy to pojedzie. Teraz lepiej. Taki mały transporcik. Mamy 70 000 litrów. Uff, no to jedziemy. Zdaje się, na prawo pojedziemy. I w ten sposób. Tutaj znowu ci ludzie naprawdę w takich ilościach łażą, że coś potwornego, a to jest styczeń, 6 stopni. Dobrze, jak tam te nasze belki? Chyba są jeszcze. Tak, jest 70 tysięcy, nic jeszcze nie spadło. Ale z tego wniosek, że tak z przodu nie mogę tego ładować, czyli mogę to ładować tylko w trzech takich rzędach. Aj, to mnie pan przestraszył, a ja tutaj sobie oglądałem belki. Gdzie ja tu jadę z tym skupem? Gdzie ten skup tu jest? Tu raczej nie. Może zobaczmy, gdzie jest ten skup, bo już nie pamiętam. Kiszonka. Odznacz miejsce. Ciepłowni.
No i gdzie ta ciepłownia? Kiszonka, ciepłownia, oznacz, oznacz. Drugą stronę gdzieś. Ziemniaki, buraki. Handlarz. Tartak. To nie. Też nie. Skup zbóż, małe silos. No bez kitu. No wiecie co? Takich rzeczy to jeszcze nie było, żeby nie można było tego oznaczyć. Co ja tutaj źle robię? Chwilunio. Tutaj mamy odznacz miejsce, oznacz miejsce. Dobra, weźmy jeszcze raz w takim razie. Kiszonka, ciepłownia, oznacz, pokaż. Zupełnie w drugą stronę, a to aż tam jest. Oj, pozwólcie, że ja tu wykręcę. Co oni tutaj wszyscy robią w moim traktorze? No to jest dramatyczne. Dobra, jedziemy. I to aż tam jest. Jezu, co ja myślałem, że gdzie to jest? No dobra, trudno. Tak klamić tylko ja potrafię. Ciekawe, ile pieniążków z tego będzie. Mam nadzieję, że tyle, co mi tutaj pokazuje ten menadżer zasobów. Coś zarobimy na tej kiszonce. Możemy przy okazji pooglądać okolice. Tak, tutaj mleczko wozimy gdzieś. No, ładnie to wygląda. To chyba tutaj bardziej. Mam nadzieję, że te belki się nie powywracały. Dobra, pozwólcie, że jeszcze tylko sprzedam te belki i już nie będę Was obciążał powrotem na gospodarstwo tym zestawem. Ja sobie sam tu spokojnie wrócę. Albo jeszcze pogadam, zobaczymy ile tej kasy i co dalej można by zrobić, bo wypadałoby jakieś pole jeszcze dokupić. Albo dokupić krówek. Wypadałoby też jakiś rozrzutnik do obornika kupić, jakieś coś, czym załaduje ten obornik. Nie wiem, czy do tej ładowarki, chyba by najłatwiej chyba do tej ładowarki dokupić jakiś lemierz, którym będę mógł załadować. Jakiś szybszy traktor by się przydał, no bo to 34 na godzinę to naprawdę, wieście mi, przez całą mapę jadę tym moim pięknym zestawem. Styczeń.
A ja w samej koszulce. No cudownie po prostu tutaj. Dobra. Prawie dojechane. Dobrze, tu dużych gór nie ma, bo dopiero bym Jaromir skup zbóż elegancko. Proszę do góry. Teraz pytanie, czy ta sprzedaż następuje, czyżby tu? Czyżby tu 36 tysięcy? Jedna bela się nie sprzedała. Musimy ją osobiście jakoś potraktować. Odczepimy chwilowo. No i co? Mamy 38 tysięcy. No to nareszcie są jakieś pieniądze, z którymi coś będziemy mogli zrobić. Cofamy. Będziemy tutaj cofać. Co ja te pieniądze wepchnę, to jeszcze nie wiem, ale może kupiłbym jakieś maszynki, coś unowocześnił. Cofamy. Okej, okay, no to wyjeżdżamy. Dobra, i zgodnie z tym, co mówiłem, słuchajcie, w tym miejscu się rozstaniemy na tym odcineczku. Zapraszam na kolejny. Wszędzie bałwanki stoją, no zobacz. Zapraszam na kolejny, na mapę PGR Wspólnota. Mapka mi się podoba generalnie. Gdyby nie tych parę bugów, to byłaby idealna. Ale tak jak mówiłem, no troszeczkę tutaj jest pobagowanych rzeczy, jest za bardzo, nie można ani nic zbudować, bo w zasadzie wszystko już jest zbudowane. I nie wiem, czy to było zamierzeniem autora, że wszystko jakby prawie do mnie należy i przynajmniej tak gra to zaliczy, nie mogę nic zbudować, tylko korzystać muszę z obiektów. Ale może następna wersja mapki będzie lepiej jakaś działająca. Dobrze, kochani, na dzisiaj to wszystko. 1,5 godziny, no tak długiego odcinka dawno nie było, no nawet live'y. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i znaleźliście sposób, jak wyciągnąć skrzynki oraz popatrzyliście, jak się ładuje, że tak powiem, bele na platformę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia. Uważajcie na siebie. Cześć.